Poprosimy może Łukaszka, żeby tak w kółeczko przeszedł i pokazał nam tubcia chrupcia. Widzicie, jak wygląda tubcio chrupcio? To jest taka mała, malutka mysz z ogonkiem, ma duże, okrągłe uszy. I będziemy go rysować. Będziemy go rysować. Jest bardzo postać sympatyczna. Pamiętam. Pamiętasz, tak. Tubcio znajduje swoich przyjaciół, ale zaraz wraca. Wszyscy poszli do domu pobawić się z rodzeństwem. Tylko ja nie mam z kim się bawić, narzeka. Chodź tuż, skrabie, mówi tata, odkładając gazetę. Pokażę ci zdjęcia moje i mamy, kiedy byliśmy takimi małymi myszkami jak ty teraz. Tato, te zdjęcia są prześliczne. Kim jest ta mała myszka, z którą siedzisz na huśtawce? To mój brat, wujek Tomek. Kiedyś trochę się z nim sprzeczałem, ale tak naprawdę zawsze świetnie się razem bawiliśmy. To prawda, dodaje mama. Mieliśmy szczęście, że nasze rodzeństwo było liczne. Zabawy i śmiechu było co niemiara, a w potrzebie pomagaliśmy sobie wzajemnie. No proszę, tubcio chrupcio siedzi na kolankach u mamy czy u taty? U taty chyba. Jest mu dobrze i przyjemnie. Tata czy mama czyta mu bajki? Dobrze, prosimy dalej. Podczas obiadu, siedząc przed parującym talerzem marchewkowej buty, tubcio chrupcio zamyślił się. Mamo, tato, już wiem, co chciałbym dostać na urodziny. Czy mogę was poprosić o małego brata, żeby się z nim bawić? Tak bardzo bym chciał mieć braciszka. Mama i tata wymieniają spojrzenia i uśmiechy. Och, tubciu, siostry czy brata nie można kupić w sklepie jak rowerów. Ale to nie jest zły pomysł. Pomyślimy o tym. Słowo. Pewnego dnia mama mówi do tubcia, tubciu, włóż płaszcz, musimy iść do lekarza. Dobrze, że chcesz iść do lekarza, mamo, odpowiada myszka. Na pewno zleci ci dietę, przytyłaś. Ale mama tylko się śmieje. Twoja mama nie potrzebuje diety, tubciu, mówi lekarz. Przeciwnie, powinna się teraz dobrze odżywiać, bo w jej brzuszku rośnie mała myszka.